Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze poświęconym programowi HackerCAD. Nazywam się Dariusz Szymkiewicz i zajmuję się oprogramowaniem HackerCAD i CAD Profi w naszej firmie. Proszę Państwa, jak na każdym webinarze, Państwo mnie widzicie i słyszycie. Ja Państwa nie widzę, nie słyszę, natomiast jesteśmy przygotowani na czat od Państwa, na informacje, o które pytacie. Postaram się na koniec webinaru odpowiedzieć na zadawane pytania. Po szkoleniu dostaniecie Państwo materiał nagrany z dzisiejszego webinaru i projekt, który przygotowałem na dzisiejsze spotkanie, aby można sobie było odtworzyć dokładnie na tym materiale, który był omawiany. Wtedy jest to trochę łatwiej. Co przygotowałem dzisiaj dla Państwa? Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy omawiać kalkulację rozdzielnic, tak jak tutaj widać, materiały i robocizna. Dlaczego taki temat? Przede wszystkim kalkulacja rozdzielnic odbywa się w programie jakby z tyłu, za naszymi plecami. Nie musimy poświęcać temu wielkiej uwagi, ale warto o tym wiedzieć i warto z tego korzystać. W moich rozmowach z Państwem często się spotyka, a ja z tego nie korzystam, mam doświadczenie, wyceniam według swoich zasad. Oczywiście to doświadczenie jest ważne i cenne. Natomiast jeżeli tutaj nie ponosicie żadnych nakładów pracy, jeżeli pewne warunki handlowe możecie ustalić jednorazowo i wykorzystać do różnych projektów, jeżeli konkretny projekt możecie również zmodyfikować pod względem wyceny i zmieniających się warunków, dostosować warunki handlowe do klienta, więc jest to też bezpieczniejsze. Najczęściej oferta, która wychodzi od nas, jest to oferta, gdzie przedstawiamy wizualizację rozdzielnicy, ścianę frontową i cena materiału. Natomiast dla klienta jest jeszcze ważne, w jakim czasie dostanie tą rozdzielnicę i jaka będzie całkowita cena tej rozdzielnicy, nie tylko sam materiał. I HackerCAD nam jak najbardziej umożliwia takie właśnie takie wyliczenie rozdzielnicy z materiałem pomocniczym, z różnego rodzaju nakładami na robociznę. Rabaty, marże, jak to zrobić? Przekonacie się Państwo za chwilę na naszym webinarze. Na rozpoczęcie przygotowałem trochę rzeczy związanych z takimi ciekawymi powiedział rzeczami, które się spotyka w HackerCADzie. Przygotowałem projekt i zaraz też pokażę, co można zrobić, jak można postępować. Na rozgrzewkę trzy takie lekkie tematy, które często pojawiają się w mojej pracy. Na przykład coś takiego, jak zmienić logo Hackera na swoje własne. I zobaczcie, jesteśmy w module głównym, jeszcze powtórzę raz. Mamy okno startowe, przechodzimy do zakładki narzędzia i edytor danych użytkownika. To okno, jak nam się otwiera, to mamy własną firmę. Ja mam tutaj firmę Hacker i tu jest logo. Jeżeli klikniemy na to okienko, to pojawiają się trzy kropki i możemy teraz sobie zaimportować jakiś obraz BMP, GIF, JPG, PNG w odpowiednim rozmiarze w to miejsce. Czyli jeżeli mamy własne logo przygotowane, to możemy
pokazać miejsce, skąd program ma pobrać takie logo i wstawić w tym miejscu. To logo będzie się pokazywało na każdym z naszych projektów, na schematach. Tam, gdzie mamy w tej chwili logo Hager, będzie ono zastąpione danymi, które tutaj wstawiliśmy, czyli naszym logo, Państwa logo. To jest jedno. Druga sprawa, jak już otworzymy nasz projekt i pokażemy obudowę, to jest też coś, co często się pojawia w pytaniach od Państwa. Mamy, powiedzmy, widok z pokrywą i możemy tutaj wrzucić narzędzia automatyczne wymiarowanie. I mamy te wymiary, klient dostaje, ale jeżeli mu chcemy pokazać inny widok, na przykład widok z drzwiami zewnętrznymi, wymiary nam znikają. Co można zrobić? Można zrobić to w ten sposób, że przechodzimy na widok ten, na którym żeśmy wymiarowali, czyli z pokrywami. Zaznaczamy nasze wymiary. Wchodzimy w okno właściwości. I tutaj jest taki wiersz, nazwa arkusza roboczego, gdzie są wymiary. Klikamy, rozwija nam się, pokazuje nam się okno, gdzie możemy zaznaczyć, gdzie te wymiary mają być widoczne. Możemy zaznaczyć we wszystkich widokach, możemy zaznaczyć widoczny z przodu. Jeżeli tak zaznaczymy, to proszę zobaczyć, przechodzimy na widok z drzwiami zewnętrznymi, wymiary nam zostają. Na drzwi wewnętrzne zostają nam. Widok bez pokrywy, wymiary mamy. Także ustawienie tego wymiarowania pozwala nam, na obojętnie którym widoku, pozwala nam ten wymiar wyświetlać na wszystkich widokach, jeżeli taka konieczność jest. Tak jak zobaczyliście Państwo, to jest to do ustawienia we właściwościach wymiarów. Czyli zaznaczamy, wchodzimy w okno właściwości i tam możemy robić. Proszę Państwa, często się też zdarza, że mam pytania o opisy nad obudowami, że tutaj jest ten opis taki niepotrzebny, nie potrzeba mi tego, zaburza. Można to zmienić, można to zmodyfikować. Dlaczego takie opisy są wprowadzone? Ta jednostka dostawy jest ważna przy dostawach dla firm, które się zajmują montażem rozdzielnic i wtedy jednostka dostawy numer jeden określa, że jest to pakiet, który dotyczy tego pola, tej konkretnej rozdzielnicy, gdzie możemy jak najbardziej wszystkie materiały mieć na jednej palecie plus obudowa na drugiej i osoba, która pobiera z magazynu, dostaje dwie palety do całkowitego montażu. Dlatego jest taki podział, powiedzmy, funkcjonalny. Natomiast wiadomo, że jest to dobre dla logistyki, dla naszej logistyki, aby materiał tak spakować pod kątem jednostek dostawy. Ważne jest dla magazyniera, który to odbiera, bo też sprawdza ze specyfikacją i ma poukładane wszystko, oraz dla osoby, która prefabrykuje. Natomiast rzeczywiście te informacje, jeżeli chodzi o ofertę, o przedstawienie takiego planu dla klienta, może rzeczywiście nie są najbardziej potrzebne. I co możemy z tym zrobić? Możemy kliknąć na taką obudowę, wejść w zakładkę narzędzia, przepraszam, widok i wyświetlanie atrybutów. Jak naciśniemy wyświetlanie atrybutów, pokazuje się takie okno,
gdzie mamy te trzy atrybuty, które chcemy wyświetlać. Jeżeli nam nie pasuje, żeby wyświetlać te atrybuty, to możemy je po prostu odhaczyć. Jeżeli wejdziemy w drugą jednostkę i wejdziemy, możemy nie chcieć tylko, załóżmy, tych dwóch atrybutów, zostaje nam sam typ obudowy. Możemy sobie zostawić typ obudowy i numer obudowy, prawda? Możemy też zrobić coś takiego, że zmienimy te opisy. Wchodzimy w okno właściwości i załóżmy obudowa czwarta. To nie jest obudowa czwarta dla nas, tylko to jest sprzęgło. Teraz tutaj mam atrybuty wszystkie. Mi się tutaj, przepraszam, zawiesiło. Zrobimy tak, dostawię sobie po prostu nową szafę. Budowy uniwers, szeregowa, 600, wyposażymy w przepusty. I teraz możemy tutaj sobie w niej zmienić. Program był przygotowany wcześniej. Widocznie coś mi się zawiesiło. Otworzę jeszcze raz go. To jest niestety praca na żywo.
Proszę Państwa, w projekcie pozmieniam to. Można opisywać tak, jak tutaj wcześniej pokazałem, w dwóch miejscach. Nie wiem, dlaczego tak się tutaj stało. Możemy tutaj opisać zasilanie rezerwowe. A jednostkę dostawy możemy usunąć. Tu jeszcze możemy zmienić, powiedzmy, na opis, na sekcję POSZ, załóżmy. I taki opis jest bardziej czytelny i jest bardziej przyjazny klientowi. Proszę Państwa, w zakładce projekt mamy też możliwość zrobienie czegoś takiego jak utworzenie folderu dokumentacji. Ten folder dokumentacji może obejmować cały projekt, może obejmować tylko daną rozdzielnicę, w zależności od tego, jak sobie wybierzemy. Dla całego projektu, przykładowo obudowy, urządzenia i wyposażenie, wszystko możemy zrobić i co taki folder z dokumentacją zawiera. Przede wszystkim deklarację zgodności, instrukcję montażu, jak również plan montażu szyn CO. Program nas pyta, gdzie taki folder umieścić. Ja już sobie folder przygotowałem, webinar z dzisiejszą datą i w tym folderze zostanie umieszczona dokumentacja. Już ten folder biorę na ekran, pokazuję. Co się w tym folderze znajduje? Znajduje się katalog dokument oraz indeks z webinarem. W indeksie łączymy się z przeglądarką i mamy możliwość ściągnięcia wszelkiego rodzaju dokumentów z naszej strony. Tutaj są linki i możemy się połączyć przykładowo, pobrać sobie instrukcję montażu. Ale również, jeżeli nie chcemy się łączyć, to te wszystkie dokumenty są w katalogu dokument i tutaj mamy przykładowo deklarację danych urządzeń, przykładowo dla systemu Univers, dla wszystkich rozdzielnic, obudów i podzespołów. I te rzeczy są wyszczególnione w dalszej części. Przykładowo nasza obudowa 22XE, XD, WE, wszystkie obudowy tutaj mamy. Mamy również instrukcję montażu podzespołów, więc możemy je stąd wydrukować, możemy taki plik przesłać klientowi, ale mamy również rysunki szyn miedzianych. Zobaczcie, pole opisane jako 711-116D pozwala nam przygotować szyny miedziane przy rysunkach już z wymiarowanych. Jak taki łącznik przykładowo ma być wygięty, z jakiego odcinka płaskownika miedzi i z jakiego płaskownika miedzi, czyli o grubości 10 mm, gdzie mamy ten wymiar podany, szerokość płaskownika 80 i w jakich miejscach pod kątem 90 stopni
giąć oraz gdzie osadzić nakrętki, a gdzie przygotować otwory fasolkowe do połączenia jednego mostu szynowego z drugim. Tu mamy płaskowniki do przygotowania w polu, prawda? Otworowanie, jak powinno być, aby podłączyć również możliwość zasilania. Wspornik szyn. Podłączenie na główny most szynowy z urządzenia z wyłącznika kompaktowego. I jeszcze taki rysunek złożeniowy, żeby było widać, że wszystkie te połączenia są, gdzie można zabudować przekładniki prądowe, jak podłączyć most szynowy 185 z wyłącznikiem kompaktowym, przez który powiedzmy idzie zasilanie lub który pracuje jako sprzęgło. Także tą dokumentację mamy w jednym katalogu i możemy z niej jak najbardziej korzystać. I teraz przechodząc już do modułu kalkulacji, czyli do modułu wyceny, pokazuje nam się taki komunikat. Niektóre produkty projektu nie mają ceny. I rzeczywiście zdarza się, że nie wszystkie produkty są, mają przypisaną cenę. Staramy się, aby ta ilość produktów była bardzo, bardzo ograniczona, ale w tym projekcie nam się znalazł taki aparat. Jest to detektor iskrzeń ARC916D. I co możemy zrobić? Przede wszystkim od przedstawiciela możemy uzyskać cenę na tego typu urządzenie i możemy je zmienić. Gdzie możemy to zmienić? Wchodzimy w warunki handlowe, otwieramy zakładkę ceny netto i tutaj nam się pokazuje detektor iskrzeń, który ma przypisaną cenę 0. Nie mamy rabatu na nie, ale możemy wpisać cenę jednostkową, obojętnie jaką. To jest ważne, proszę Państwa. Ja dzisiaj będę używał różnych wartości rabatów, będę używał różnych cen, natomiast nie jest to w żaden sposób informacja handlowa, nie jest to informacja o warunkach handlowych, które możecie uzyskać. Jest to po prostu element szkolenia. Ja muszę pewne rzeczy pokazać, muszę przyjąć pewne wartości, abyśmy mieli te rzeczy wpisane. Co by nam się stało, gdybyśmy tej ceny nie wpisali? Ja ją jeszcze na chwilę cofam. I wchodzimy w moduł kalkulacji. Możemy sobie zamknąć te okna, aby nam nie przeszkadzały. I jesteśmy teraz w widoku kalkulacji. Mamy wycenioną rozdzielnicę główną. Możemy sobie przełączyć na rozdzielnicę volta lub na cały projekt i będziemy mieć tylko jedno jakby okno. Zaczniemy po kolei od rozdzielnicy głównej. Przede wszystkim możemy sobie ustawić w zakładce widok kolumny, które nas interesują, które chcemy widzieć w wycenie. Jeżeli chcemy producenta, w tym wypadku będzie to Hager, to dokładamy tą kolumnę i pokazuje nam się, że są to wyroby Hager. Mamy tutaj wpisane ilości, mamy podany artykuł, oznaczenie, żebyśmy wiedzieli, czego dotyczy, cenę jednostkową, wartość, jeżeli jest więcej sztuk, jaka to jest, grupę rabatową, grupa rabatowa w procentach, grupę rabatową projektu plus, czyli dodatkowy rabat i również są czasy montażu. Proszę zwrócić uwagę na to, że ta rozdzielnica w tej chwili
jest wyceniona na 111 374,96 groszy. Cały projekt na 117 tysięcy. Ale wiemy, że mamy jeden artykuł, który nie wyceniliśmy. Jest to w tej wolcie, prawda? Do zdefiniowania. Pojawia nam się taki komunikat, że artykuł, który był bez ceny, jego powinniśmy wycenić, powinniśmy wpisać cenę. Więc co możemy wtedy zrobić? Wchodzimy w warunki handlowe. Ceny netto. Mamy ten nasz AFDD, detektor i skrzeń, i wpisujemy mu cenę przykładowo 500 zł. Zastosuj warunki handlowe do projektu i wartość projektu nam się zwiększyła, prawda? Już tutaj ten ARC 916, ponieważ są go dwie sztuki, mamy go za 1000 zł i wartość projektu nam się zwiększyła do 118 251 zł. Mamy wyceniony materiał według cen katalogowych, według cen cennikowych. Co jest jeszcze ważne, ta cena, którą tutaj żeśmy wstawili, te 500 zł, ona nie podlega rabatom. Czyli jest to cena zakupu i ona nie będzie rabatowana. Natomiast jeżeli mamy ustalone jakieś warunki, to możemy to zmienić w dwojaki sposób. Wchodzimy w nasze warunki handlowe i możemy wprowadzić rabat dla całego cennika Hager, czyli dla cennika obowiązującego. Natomiast, ponieważ może być taka sytuacja, że macie Państwo różne wartości rabatów dla różnych grup towarowych, to wpisujemy te rabaty. Ja tutaj wpiszę przykładowo. Kategorii nie ma, rozdzielnicy 15%, a grupa UTS 10%. I zastosuj warunki do projektu. Wartość projektu nam spadła do 104 tysięcy. Ale mamy jeszcze możliwość w warunkach handlowych tak zwany rabat plus. Załóżmy, że na ten projekt udało się Państwu wynegocjować jeszcze dodatkowy jakiś rabat. Powiedzmy, wpiszmy tutaj 3% i zastosuj ten rabat dla całego projektu, obojętnie jakie te grupy tutaj są i jakie rabaty są dla tych grup. Dla całego projektu mamy 3% i wartość materiałów zakupionych spada nam do 100 915 zł. Także sprawa rabatowania jest, bym powiedział, stosunkowo prosta i robimy to w warunkach handlowych. Ale naszego klienta nie do końca interesuje to, ile on zapłaci za poszczególne elementy rozdzielnicy. Interesuje go, ile będzie kosztował cały projekt z robocizną, ile będzie musiał zapłacić za te rozdzielnice. I tu dochodzi zakładka praca i wyposażenie. Otwiera nam się kolejne okno. I co tutaj mamy? Mamy możliwość przede wszystkim ustalenia procentowo materiałów dodatkowych do montażu. Co jak wiemy, jest bardzo ważną pozycją. Możemy sobie wpisać, że załóżmy dodatkowe wyposażenie do montażu to jest warte 4%. Jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie do okablowania, to będzie 1,5%. Dodatkowe wyposażenie dla pozostałych, niech to będzie 2%. I wpisały nam się takie wartości. Możemy również tutaj podać
cenę za kilogram miedzi. To będzie widać przy drugiej rozdzielnicy, więc za chwilę tam przejdziemy i zobaczymy, co się stanie w naszej rozdzielnicy. Zwiększyła się cena za rozdzielnicę Volta, natomiast nie zwiększyła się cena za rozdzielnicę główną. Więc jeszcze raz możemy sobie wejść tutaj. Zobaczcie, nie zapisaliśmy jako wartości domyślne dla wszystkich lokalizacji i musimy jeszcze raz podać te wartości. 2%. I tutaj program nam wycenił, że zużyjemy 176,5 kg miedzi. Możemy sobie też ustalić, z jakich długości zakupionych prętów miedzianych będziemy korzystać i jakie będą odpady przy danym odcinku cięcia. To nie będzie dla całego pręta 6-metrowego, tylko dla każdego elementu ciętego. Ceny miedzi, powiedzmy, wpiszmy na 50 zł za kilogram. Zapisz wartość domyślną dla stosy do wszystkich lokalizacji. I proszę zobaczyć, cena naszego zestawu, naszego projektu wzrosła do 117 tysięcy. A materiał, jak Państwo pamiętacie, był niecałe 101 tysięcy. Ta wartość już pokazuje, jaka jest wartość materiałów dodatkowych, prawda? Bo również miedź jest uwzględniona. Natomiast to wszystko na razie są materiały. Przechodzimy też do robocizny. Mamy tutaj pokazane, jaki jest czas montażu, jaki jest czas przy okablowaniu, robocizna przy elementach miedzianych i montaż tych elementów już wykonanych w samej rozdzielnicy. W zależności od tego, jaką mamy stawkę godzinową, możemy sobie przyjąć. Możemy sobie przyjąć różne dla różnych monterów, jeżeli mamy, załóżmy, takie zróżnicowanie lub wpisać stałą. Stosuj aktualizuj. Proszę zobaczyć, już mamy wartość 120,5 tysiąca. Przy naszych rabatach zakupowych, przy uwzględnieniu naszej robocizny, przy uwzględnieniu kilogramów miedzi, które tutaj były, mamy to wszystko pokazane. Czas montażu, czas okablowania, jaka wartość na tę pracę jest przeznaczona. Dochodzi nam jeszcze jedna rzecz. Sprzedaż. Tutaj niestety wkradł się chochlik. To akurat program do tłumaczenia, który pomaga w tłumaczeniu, ale też zamiana, przetłumaczenie jednego zwrotu poskutkowało tym, że margines został wpisany w wielu miejscach, a powinna być marża. Będzie to poprawione w następnej wersji programu, natomiast na tą chwilę proszę czytać jako margines, jako marża. I możemy tutaj dodać, że chcemy, załóżmy, zarobić na tym projekcie 10%, na dodatkowym wyposażeniu, załóżmy, wystarczy nam 5%, materiał całkowity będziemy mieć tyle i na robociźnie, powiedzmy, jakieś jeszcze koszty ogólne zakładu, niech to będzie 15%. Zastosuj zmianę i mamy tutaj wartość
na 120-133 tysiące cały zestaw jako oferta dla klienta. Co nam to daje? Daje nam, proszę Państwa, to, że w kalkulacji wiemy, ile zapłacimy za materiał dla danej rozdzielnicy, wiemy, ile zapłacimy za materiały dodatkowe, wiemy, ile nas kosztuje miedź. Dzięki rysunkom miedzi wiemy, że te nakłady godzinowe na przygotowanie miedzi są realne, bo osoba, która będzie te szyny przycinać, giąć i otworować, ma dokładne rysunki i można ten czas ograniczyć. Wiemy też, jakie mamy rabaty, wiemy też, jakie mamy koszty zakładowe, wiemy, ile chcemy zarobić jako nasza marża przedsiębiorstwa, aby móc dalej egzystować. Jeżeli mamy taką wiedzę, możemy też przejść w zdecydowanie lepszy sposób, bardziej taki powiedział profesjonalny, do negocjacji z klientem. Nie przestrzelimy się wtedy z ceną, nie przestrzelimy się też z nakładami robocizny, bo wiemy, że musimy poświęcić na to tyle i tyle czasu. Są też pytania, a skąd się biorą takie nakłady czasu, skąd się biorą takie rzeczy. Możemy sobie te dane zapisać. Jeżeli wracamy tutaj do edytora danych użytkownika i mamy cenniki. Jest nasz cennik obowiązujący, prawda? Mamy ceny. Grupy rabatowe, ceny netto. Tu możemy też wpisywać pewne zmiany, a w usługach mamy wpisane czasy montażu. Możemy sobie wyszukać, powiedzmy, jakiś element taki dobrze znany. Weźmy sobie jakiś wyłącznik różnicowo-prądowy. I mamy tutaj według Hagera czas montażu 1,5 minuty, czas kablowania, czas produkcji 12 minut. Skąd te czasy się biorą? Proszę Państwa, najprawdopodobniej są to dane z katalogów nakładów rzeczowych. Przy robotach kosztorysowych korzysta się z takich katalogów i tutaj również mamy pewne dane, które należy wprowadzać. Jeżeli natomiast nie odpowiadają nam te czasy, bo uważamy, że nie wiem, taki wyłącznik różnicowo-prądowy, to zamontować go można krócej niż 1,5 minuty, albo nikt go nie zamontuje w 1,5 minuty, bo musi iść na magazyn, musi go przynieść z tego magazynu, rozpakować, włożyć do rozdzielnicy, sprawdzić jeszcze dokumentację, zamontować na szynie TH w rozdzielnicy i zutylizować opakowanie. Natomiast czas podłączenia 12. Co możemy z tym zrobić? Możemy dla jednego produktu te czasy zmienić. Załóżmy, że ten czas montażu jest dla nas za krótki o 10%. Natomiast czas okablowania jest za długi o 5%. I teraz widzicie Państwo, że czas montażu według Hagera się wydłużył, natomiast skrócił się czas produkcji, czas okablowania. To samo możemy zrobić dla grupy produktów. Zaznaczamy tą grupę, edytujemy i wprowadzamy nasze dane. Jeżeli chcieli, mamy skorygowane dane, wytłuszczone jest to, co
tutaj żeśmy uwzględnili. Także możemy wszystkie te czasy zmieniać, możemy przyjąć, że te czasy są dobre. To jest kwestia już własnego doświadczenia, kwestia tego, jak podejdziemy do tematu. Tutaj nie będę zmieniał, więc nie zapisuję. Także w naszym projekcie mamy wpisane ceny i możemy sobie również wydrukować taką wycenę. Mamy tutaj różne zakładki. Możemy cały materiał rozbity, ceny zakupu, ceny sprzedaży, montaż przewodów i to wszystko możemy oczywiście odklikiwać sobie, odznaczać lub drukujemy powiedzmy te rzeczy w całości, aby tylko Państwu pokazać, że mamy tutaj różne zestawienia, możemy sobie to wykorzystać w takiej formie, jaka nam najbardziej będzie odpowiadać. Powiększę wygląd. Rozdzielnica główna, 5 sztuk FG22XD i mamy tutaj wszystko pokazane. Ta rozdzielnica główna 111 tysięcy, rozdzielnica wolta również 5800, ciężar takiej wolty 10 kilo. Całość projektu 117 251 zł. I jako zabudowa w trochę innej konfiguracji, bez cen na poszczególne elementy, mamy tylko zestawienie, że ta rozdzielnica kosztuje tyle, a rozdzielnica pierwsza to też cena całkowita i ciężar całego zestawu. W kolejnym zestawieniu mamy również ze względu na lokalizację podobny układ, tak jak mówiliśmy. Tutaj z rabatami już ceny są inne, bez materiałów pomocniczych. Także po prostu tutaj możemy rzeczywiście, proszę Państwa, układać sobie w różny sposób te rzeczy, które nam najbardziej odpowiadają, takie wydruki, które nam najbardziej odpowiadają. Ja nie będę tutaj każdego opowiadał, bo no tutaj mamy praktycznie 73 strony, więc wydrukowało się tego naprawdę dużo. Możemy przykładowo mieć dla siebie wydruk, możemy mieć wydruk również z cenami materiałów pomocniczych, miedzi. Czasy montażu. To wszystko pozwala nam łatwiej negocjować z klientem. Mamy większą wiedzę na temat tego, ile czasu musimy poświęcić na dany projekt, ile czasu musimy poświęcić na wykonanie tego, tych elementów, jak również ceny montażu, marża, robocizna. To wszystko jest tutaj wycenione. Proszę Państwa, ja teraz sprawdzę, jakie są pytania. Czy HackerCAD współpracuje z innymi programami CAD-owskimi? Proszę Państwa, jest możliwość eksportu do programów CAD-owskich.
już pokazuje, jak to można zrobić. Nie współpracuje wprost, czyli nie ma czegoś takiego, że moglibyśmy uzyskać jakby współpracę, zaimportować plik DWG do HagerCAD-a, poza pewnymi elementami, o których będzie na innym webinarium, gdzie będziemy mieć możliwość importowania widoków, brył poszczególnych urządzeń i wstawiania ich jako podzespoły własnej produkcji, jako produkty użytkownika. Możemy taką rozdzielnicę wyeksportować. Jest tutaj taka ikonka eksportuj. I wersja pliku, czy w jakim formacie chcemy, czy od R13, wcześniejsze wersje CAD-a, czy najnowsza wersja DWG. I możemy coś takiego wysłać sobie do pliku, do dowolnego pliku, który z kolei otwieramy w programie CAD-owskim. Również schemat, proszę Państwa, możemy wyeksportować w ten sam sposób. Tu. I możemy również przez tą ikonkę wyeksportować. Także w taki sposób tylko HagerCAD pracuje z programami CAD-owskimi, gdzie dalej w programie CAD-owskim możemy nasze elementy, nasze rysunki dalej obrabiać. Czy jest możliwość zmiany języka i waluty? Nie, jest to wersja na programu na Polskę. Specjalnie jest przygotowana właśnie tłumaczenia, żeby było to w języku polskim. I tak samo jak tej walutą obowiązującą jest złoty polski. Także w tym momencie nie mamy możliwości zmiany waluty. Jeżeli ktoś pracuje w innym kraju, bo mamy takie przypadki, że Polacy pracują w Niemczech, Szwecji, tam również są wersje HagerCAD-a, gdzie można wykonywać projekty na rynek, powiedzmy, danego państwa w HagerCAD-a, ale w języku wersji danego kraju, no albo niemieckiej, albo angielskiej, szwedzkiej czy francuskiej. Także tam mamy z kolei kalkulację w walucie obowiązującej. Każdy kraj jakby trzyma po prostu swoją wersję programu bez możliwości zmian. Proszę Państwa, ponieważ nie ma więcej pytań, to ja dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie na kolejne webinary, które odbędą się jeszcze w tym roku. W listopadzie jest przewidziany webinar na temat rozdzielnicy wysokoprądowej 1600 amperów z układami samoczynnego załączania rezerwy z opomiarowaniem, a z kolei na 7 grudnia jest przewidziany webinar z nowości w wersji 5.8, ponieważ na przełomie listopada i grudnia chcemy wdrożyć na rynek wersję 5.8. Chcę Państwa również zapoznać z nowościami w programie, pokazać, co się zmieniło, tym bardziej, że wejdzie cała nowa grupa aparatów z podzespołami, które wymagają takiego, bym powiedział, bardziej szczegółowego omówienia, więc będzie to również na tym webinarze opowiedziane. Proszę Państwa, po zakończeniu
webinaru, czyli za chwilę, pokaże się Państwu też ankieta na temat jakości tego webinaru. Bardzo prosimy o wypełnienie tej ankiety. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Materiały prześlemy i zapraszam na kolejne webinary. Dziękuję bardzo.